Witam wszystkich serdecznie, tutaj SCT StarCraft. Ostatnio było dużo laderów, ale stwierdziłem, że ile można oglądać moich laderów. Wiem, że wy myślicie tak samo, bo ilość subskrybentów mi spada, haha. Więc cóż, come on, trzeba zobaczyć jakiś dobry mecz, a jaki mógłby być lepszy mecz niż mecz, w którym bierze udział nie kto inny jak Whitera. Jego przeciwnikiem będzie DSTC, czyli Terran. Whitera oczywiście gra Protossem i mapa to Neo Planet S. League Edition, LE to jest bodajże League Edition, tak mi się wydaje. Ach, i to są replaye z Rhythmix Russian StarCraft League, czyli RSL. I to jest edycja chyba już piąta w tej chwili. No to jest dosyć duży turniej, w którym gra naprawdę bardzo dużo bardzo dobrych, bardzo rozpoznawanych graczy. Między innymi Mana, nasz oczywiście znany i lubiany Polak. No ale też Hero, MMA, no po prostu wielka gromada znanych graczy, w tym kilku Koreańczyków, więc wiemy już kto wygra. Dobry dowcip, tak wiem. Suchary jakich mało. Anyway, czyżby Whitera zamierzał? Nie, jednak będzie Gateway. Okej, już przez chwilę się zastanawiałem, czy on będzie coś dziwnego kombinował tym probkiem czy coś, ale nie, spokojnie, Gateway. Po pylonie, kronobustowane probki, standardzik. Ze strony STC widzimy baraki i rafinerie, czyli będzie otwarcie reaperowe. Mana skautuje Terrana po Gatewayu i jest to dosyć późny scout, ale zważywszy na to, że zdecydował się na bezpieczne otwarcie, czyli właśnie Gateway, no to nawet jeśli wyskautowałby to za... Ile jeszcze zostało gateway w dobudowie? 20 parę sekund. No to spokojnie, spokojnie może to zrobić i będzie to bezpieczne. Widzi barak, zaraz pewnie jeszcze tylko sprawdzić, czy jest gaz. Dokładnie tak, widzi gaz i już wie wszystko w tej chwili, co jest mu potrzebne do szczęścia. I o, wygrałby z tym SCV-kiem chyba. Nie, nie wygrałby. No, normalne. Tak, więc w tym momencie Whitera musiał zdecydować się na plan na dalszą grę, mógł albo pójść w Cybercore, albo zrobić ekspansję. Ekspansja po gejcie jest też wbrew pozorom dosyć standardowa. Jest to stosunkowo ekonomiczne otwarcie, ale nie jest bardzo niebezpieczne. Jeśli widziałby u Terrana oczywiście na przykład ekspansję, to wtedy mógłby tak zrobić, ale skoro widział po pierwsze baraki, a po drugie, co nawet ważniejsze, gaz, no to nie może sobie pozwolić na tak bardzo ekonomiczne otwarcie, musi się zabezpieczyć, musi wybudować tego jednego pierwszego stalkera po to, żeby się bronić przed Reaperem, który za kilka chwil najprawdopodobniej nadejdzie. Nawet go widzieliśmy zresztą, więc na pewno nadejdzie. Whitera zapomniał o budowie Warp Gate'a i to jest troszkę niepokojące, szczerze mówiąc. Co więcej, dopiero teraz zaczyna Stalker. Ja byłem święcie przekonany, że to nie będzie Zelot, tylko Stalker, ale nie. Whitera, co on po pijaku gra? Seriously. To jest rzecz, którą ja mogę zrobić. Okej, okay, ja generalnie jestem do dupy, tak? I nie umiem grać w tę gierkę, ale Whitera zapomniał o Warp Gate'cie? To troszkę straszne i troszkę przerażające, ale cóż, tak czasem bywa, nawet najlepszym się zdarza. Cały czas widzimy jedne baraki, budowany bunkier. Dosyć ciekawe jest to, że budowany jest tu bunkier, ponieważ jest w drodze ekspansja, tak jak już wcześniej wam tu machałem kursorem, więc no już niedługo ten command center będzie lądował na dole i ten bunkier będzie zupełnie niepotrzebny, ale okej. Okay. I Whitera cały czas nie zaczął Warp Gate'a. To wszystko przez tego Reapera po prostu. Zapomniał o tym Reaperze i nie wybudował. I to jest troszkę straszne. Ciekawe, kiedy się zorientuje. Jest już 6 minuta. W tym momencie ten research powinien być 66, 75, nie wiem, więcej nawet, procentach gotowy. Nie byłem dokładnie pewien timingów, ale wydaje mi się, że już powoli powinien się kończyć, nawet bez kronobustowania. A nawet nie zaczął go budować. Straszne. Dobrze, Robo Facility. Czy tu będzie Robotics Support Bay? Tak jest. O, nie Support Bay, Robotics Bay po prostu. Support Bay był w... Wow! Wiecie, czemu on to zrobił? Nie chciał, żeby...
Ten Reaper wyskautował bazę. Poświęcił 100 energii na Mothership Core tylko i wyłącznie po to, żeby ten Reaper nie dobiegł tutaj. No i jak widać, cel został osiągnięty, Reaper tam nie dobiegł, a Mothership Core, no... Jeszcze troszkę czasu minie, zanim będzie miał energię na kolejnego Photon Overcharge, ale okej. Okay. No i ze względu na to, że White nie widział STC u White'ry żadnego techa, no to w tym momencie decyduje się na budowę wieżyczek. Wieżyczki są po to, że jakby Dark Templary przyszły, to żeby były widoczne. No i widzicie. Okej, okay, White'ra zorientował się, że Wargate nie był researchowany i Robotics Bay już jest, aczkolwiek też nic nie jest researchowane. Jest za to w drodze pierwszy kolos. No jeszcze troszkę czasu minie, zanim będzie dostatecznie dużo gazu, żeby mógł sobie pozwolić na ten upgrade. No i mamy względny spokój i jakieś gadanie z obserwerami. A ja mam łyk herbaty. Nie wiem jak u was, ale u mnie jest tak okrutnie gorąco w tej chwili. Jest po prostu straszne. Pierwszy dzień, drugi dzień lata? Pierwszy dzień lata. I normalnie 30 chyba, mam wrażenie 5 stopni, a w słońcu to kurde chyba 50. Płytki na moim balkonie są rozgrzane do takiej temperatury, że jakbym upuścił na nie, rozbił na nie jajko, to prawdopodobnie zrobiłoby się bardzo szybko wiejecznicę. Naprawdę okropnie. I paradoksalnie najlepszym sposobem na upały jest nie zimny napój, tylko właśnie ciepły napój. A przynajmniej tak twierdzą niektórzy, bo mi szczerze mówiąc jakoś bardzo nie pomaga, ale spoko. Dobra, Marinesy zdecydowały się zniszczyć Missile Tareta. Co? Nic nie rozumiem. Dobra, został puszczony skan, cały tekst został wykryty. Razem z Robotics Support Bay. No po prostu skan jest tak wielki, że aż lepiej nie gadać. Dobra, mamy trzy bunkry, czyli STC spodziewa się tego ataku, ale ma samych Marinesów. Czy on ma cokolwiek innego oprócz Marinesów? Okej, są dwa marudery, ale one chyba dopiero teraz się budowały. No bardzo słabo to wygląda. Co prawda White'er tak naprawdę robi tego pusha nie mając nic i nie mając Extended Thermal Lance! O! Co za wtopa. No, teraz są już gotowe. Bardzo ciekawy push, naprawdę bardzo ciekawy push. Moim zdaniem powinien fokusować te SCV-ki. I nie ma jeszcze... Są dwa kolosy już w tej chwili, okej. Okay. No, nie bardzo ma się jak wybronić STC. Są już wikingi, owszem, aczkolwiek jest wikingów dosyć mało. Oj, to chyba nie jest dostatecznie duża siła, żeby przez tą obronę się przebić. Zaraz zobaczymy. Jeden kolos jest fokusowany przez wikingi. Udało się zniszczyć jeden bunkier, ale to jest tylko jeden bunkier. O, jeszcze wikingi wysnajpują na dodatek tego kolosa. Próbowały Mothership Core. Time Warp nie działa na jednostki latające. Ja o tym wiem. White'a też powiem. Czy to White'a gra? To nie wygląda jak White'a. Naprawdę nie wygląda jak White'a. No i ten push jest już w tym momencie przegrany. Nie ma tutaj dostatecznie dużo procesu, żeby sobie z tym poradzić. Kolos za chwilkę zostanie zniszczony. Są marudery, które będą sobie dawały radę z tymi stalkerami. You shall not pass, zdaje się mówić DSTC. I mówi to jak najbardziej słusznie. Jeszcze, o właśnie, ostatnim strzałem, ostatnią salwą został zniszczony kolos i w tym momencie push White się już zupełnie załamuje. Okej, okay, zostało zabite troszkę SCV-ek, ale niedostatecznie dużo, żeby moim zdaniem przynajmniej usprawiedliwić ten atak. White nie ma żadnych upgrade'ów, jest 13 minuta, on dopiero w tej chwili buduje Forge. Podczas gdy Terra, no on chyba, no Engineering Bay już jest, ale czemu nie widzę co tutaj można zrobić? Dobra, najlepszy sposób, żeby wiedzieć jakie są upgrade'y, po prostu zobaczyć tutaj, 1-1. Wobec tego jest w zdecydowanie lepszej sytuacji STC. Ile ma wikingów? Tylko dwa wikingi. Ale z drugiej strony tylko dwa wikingi, to jednak wciąż aż dwa wikingi, bo tu no, jest jeden kolos, tak? Te dwa wikingi zniszczą go, okej, w czterech salwach to trochę dużo, ale jednak. No, generalnie moim zdaniem nie ma tutaj dostatecznie dużo protosa, żeby
na dłuższą metę ten mecz wygrać. I wyobraźcie sobie, co było, jakby te wszystkie jednostki weszły teraz do medivaków i wleciały po prostu tutaj. Wow, co za fart. Ten obserwer jest tuż poza zasięgiem tego skana. Chociaż raz skan czegoś nie objął. Wow. Okej, okay, teraz chcę, no, teraz odwróciła się sytuacja. Będzie push 4 run, ale też wydaje mi się, że nie ma tu dostatecznie dużo jednostek, żeby... O, też farcik. Nie ma tu dostatecznie dużo jednostek, żeby wygrać ten mecz. I teraz będzie to, co mówiłem. Będzie wielki drop. W tym momencie White'a wychodzi, tutaj widzimy dużo jednostek, które gonią te mediwaki, a wikingi i mediwaki, a reszta w armii DSTC w tym momencie jest już w bazie White 3, no i mamy Steama, mamy zniszczony Cybercore, za chwilę będzie sfokusowany Nexus, ten Nexus padnie dosłownie w ciągu paru sekund, 5-6 salw z tych wszystkich Marinesów i Maruderów wystarczyło, żeby zniszczyć Nexusa, no i w tym momencie Terran ma już tak wielką przewagę, że nie wiem, w jaki sposób mógłby... O, i nawet nie zostanie wysnajpowany jeden z tych mediwaków. Gdyby był Blink, to by było po części. Przynajmniej jeden albo dwa nawet z tych mediwaków byłyby zniszczone, ale Blinka nie ma. Chociaż, no ale te jednostki się będą zbyt szybko wypakowywać. No i na dodatek jeszcze stracony został jeden z tych. Nie wygląda to dobrze. I dwa kolosy złapane przez pięć wikingów. Jeden pada natychmiastowo, drugi w kilka sekund później. I to jest już w topa po prostu ostateczne ze strony White. Jest jego armia w tym momencie otoczona, nadchodząc z jednej i z drugiej strony jednostki Terrana. Te Starkery padną dosłownie w ciągu kilku sekund i widzimy, jak to się kończy. White mówi well played. No, White jest lekko pijany. Biorąc pod uwagę to, że jest Ukraińcem, to prawdopodobnie wypił pół litra i nie ma innej opcji. Tak, pół litra i lekko pijany, Ukrainiec, ja wiem, na polskie standardy w sumie jest podobnie. No nic, dobra, to tyle, to zobaczymy, jak będzie w drugim meczu. W tej chwili w takim razie jest już 1-0 dla, i nie White, tylko dla DSTC. Zapraszam do następnego kasta.